Bardzo lubicie odcinki, w których pokazuję Wam niesamowite projekty aut, budowanych od zera, czy też przerabianych ze zwykłych pojazdów. Dzisiaj jednak coś jeszcze lepszego, ponieważ będzie to historia pewnego użytkownika Reddita, który zbudował auto marzeń, wykorzystując jedynie piankę i tekturę. Zainteresowani? Myślę, że warto to zobaczyć, zatem miłego oglądania. Zaczęło się od budy, jaką był stary, zardzewiały Mercedes CLK, jednak już teraz widzicie, że koła z pewnością nie pochodziły od tego pojazdu. Mianowicie były to 30-calowe felgi, których umieszczenie wiązało się z kompletnym przeprojektowaniem błotników. Auto posiada części z różnych typów samochodów, lecz większość z nich zostało własnoręcznie wykonanych przez inżyniera z Litwy, odpowiedzialnego za cały projekt. Aktualnie możecie stwierdzić, że jeszcze długa droga, zanim to auto będzie faktycznie warte uwagi. Ciężko też wyobrazić sobie efekt finalny tego projektu. Dzięki ogromnemu grillowi z przodu, auto wyglądem przypomina luksusowy pojazd. Po zaprojektowaniu nadwozia w finalny sposób, pora przejść do formowania go za pomocą tekturowych szablonów oraz pianki. Dużo, dużo pianki. Po jej wyschnięciu zaczyna się rzeźbienie i formowanie. To chyba najbardziej żmudny proces, który jednak musi być wykonany z największą precyzją. To moment, w którym kształtowane są drastyczne i odważne linie nadwozia, a także istotne detale, które sprawią, że ten własnoręcznie wykonany luksusowy pojazd będzie całkowicie wyjątkowy. Po zakończeniu rzeźbienia pierwszej warstwy pianki, auto zaczyna nabierać kształtu. Już teraz zupełnie nie wygląda jak Mercedes, od którego zaczął się projekt. Pora zająć się przodem pojazdu, który jest chyba jednym z najważniejszych elementów. Używając długich ostrzy i różnych pił, mężczyzna odciął kawałki pianki, tworząc unikalne, piękne linie. Pora na kolejne rzeźbienie i formowanie. Proces ten wymaga bardzo dokładnych pomiarów, aby finalnie obie strony pojazdu były symetryczne. W zachowaniu odpowiednich proporcji przydatny okazał się szablon, który również własnoręcznie stworzył sobie ten mężczyzna. Nie można jednak zapomnieć o światłach. Jak widzicie, na tym etapie nadwozie z zewnątrz jest praktycznie skończone, zostało jedynie przygotowanie i można malować. Dzięki agresywnym, krzywym liniom ten własnoręcznie stworzony pojazd wydaje się być szybki, nawet gdy stoi. Jednak zewnętrzna otoczka to nie wszystko, gdyż nadszedł czas na wnętrze, jedyne w swoim rodzaju. Kabina również wykonana została z pianki i tektury, a przynajmniej pierwsze jej zarysy. Na tym zdjęciu widzicie, że wnętrze wygląda jak kompletny bałagan. Ciężko stwierdzić, że to coś będzie jeszcze wyglądało jak wnętrze auta wartego setki tysięcy, jak nie miliony złotych. Jeszcze więcej pianki, a co za tym idzie więcej rzeźbienia i wnętrze jest gotowe. Oczywiście pianka i tektura były jedynie początkowymi warstwami. Aby wnętrze cieszyło oko, należało użyć też nieco innych materiałów. Mam tu na myśli przykładowo skórę nałożoną na wyschniętą, dokładnie wyrzeźbioną piankę. Nadwozie z kolei pomalowane zostało na błyszczący i szybki czerwony kolor. Nie możemy zapomnieć też o niesamowitych, ogromnych kołach. Warto zwrócić uwagę na tył pojazdu, gdyż są tam ciekawe światła i niepowtarzalny wydech, które sprawiają, że takiego auta nie da się spotkać na ulicy i jest ono jedyne w swoim rodzaju. Nie dziwne więc, że przyciąga tak wiele oczu. Trudno uwierzyć, że ten samochód wykonany został ze starego auta z dodatkiem pianki i tektury. Mężczyzna odpowiedzialny za to cudo ma naprawdę wielki talent. A czy Ty chciałbyś mieć taki samochód? Koniecznie daj znać w komentarzu. Jeśli film Ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał, aby nie przegapić kolejnych równie ciekawych materiałów. Dziękuję i do usłyszenia. Cześć!